Siemano. Kolejna bzdura, o której dzisiaj chciałem opowiedzieć, to teoria, która się utarła też już dawno temu, że dieta to jest jałowe jedzenie, monotonia, kurczak z ryżem i te sprawy, brokuły. Prawda jest taka, że to, jak będziemy jedli na diecie, zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeśli chcemy jeść smacznie, będziemy jedli smacznie. Jeśli chcemy się temu poświęcić trochę czasu, żeby to przygotować i mamy dobre pomysły, będziemy jeść smacznie. Mówię, wszystko zależy tylko od nas, a tak naprawdę, no, jeśli komuś się nie chce, jeśli komuś to nie przeszkadza, może jeść kurczaka z ryżem, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa, ale myślę, że wystarczy troszkę fantazji w kuchni i tak naprawdę da się zrobić, wymyśleć bardzo dużo różnych dań, które będą nie dosyć, że zajebiście smaczne, to będą wpływały korzystnie na nasz organizm i na nasz cel, który mamy w danej chwili do osiągnięcia, czy to budowa masy, czy redukcja tkanki tłuszczowej. Dlatego nie ma czegoś takiego jak jałowa dieta. Wszystko tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Was, od tego, jak Wy do tego podejdziecie i czy będzie Wam się chciało troszkę pokombinować w kuchni i poświęcić temu czas. Moje zdanie na ten temat. Na razie.